Chorwaci na 99% pożegnali się z Euro 2024 po tym, jak zremisowali z Włochami 1 do 1. Kolejny raz w doliczonym czasie, gry tracąc bramkę, która e, ustalała wynik spotkania na remisowy. No i wyjątkowy to nie fart, oczywiście, no ale wynika to z czegoś, tak? To nie jest tak, że to jest całkowity przypadek. Czasami. Trzeba więcej sytuacji wykorzystać, czasami trzeba lepiej zarządzać meczem, i tak dalej, i tak dalej. Ale tutaj z tymi Włochami, wydaje mi się, że no pomijając oczywiste błędy w tej ostatniej akcji tego spotkania, to jednak całościowo do Chorwatów nie można mieć nie wiadomo jakich pretensji. I od początku tego meczu byłem zszokowany, że. Jak to się stało? Jak to się stało, że ta ekipa w biało-czerwoną szachownicę nagle sobie przypomniała, że potrafi grać, nagle sobie przypomniała, że ma jakościowych piłkarzy, że hej może to naprawdę jest taka bardzo turniejowa drużyna, która po prostu potrzebowała trochę czasu, żeby się rozkręcić. A może wcześniej trochę przeceniałem Włochów, bo okej, okay, z Hiszpanią słabszy mecz, może się zdarzyć, ale wcześniej z tą Albanią wyglądali bardzo dobrze, a tutaj długimi momentami chorwaci byli. Wyraźnie lepsi po prostu. Koniec końców urzędujący Mistrzowie Europy jednak byli w stanie to spotkanie zremisować a dzięki temu awansować z drugiego miejsca do dalszego etapu rozgrywek. Bardzo widoczny w tym meczu był Luka Modric i ja nie twierdzę tutaj, że był jakiś mega super, bo jasne, był ten filmowy moment z tą bramką, z tym płaczem, z jego obecnością na ławce zerwowych i tam, wiecie, gestykulacjami i wspieraniem swoich kolegów, tych, którzy zostali na boisku, ale Modric miał całkiem sporo strat, Modric całkiem sporo ataków zepsuł, też trzeba pamiętać, że nie strzelił, co swoją drogą nie jest zbyt dużą rzadkością aktualnie. No, drugi taki ważny karny, którego zmarnował w tym sezonie, no ale jednak na pewno jego tam osobowość, w ogóle obecność ciągnęła. Ekipę Chorwatów do przodu. Co nie zmienia faktu, że to było za mało. Wszystko dał z siebie na pewno słucić, który no, był dużo lepszy od tego Majera. I fajnie, że Dalić w końcu zauważył, że hej, to jest ten gość, którego na prawym skrzydle należy wystawiać i że dzięki temu ta ekipa będzie po prostu funkcjonowała dużo lepiej. Szokująco dobry w moich oczach mecz zagrał Józef Šutalo, którego no, po tym y, sezonie klubowym kojarzę raczej z kimś, kto ma problem z tym, żeby y, pamiętać, y, że naprzemiennie się rusza nogami. Nie najpierw lewa, potem prawa, jak się biegnie do tego stopnia. Miał problemy z bardzo podstawowymi rzeczami, a tutaj naprawdę fantastyczny występ Szutalo, który no, okay, można się zastanawiać w ostatniej akcji, czy on tam zawinił, czy też może nie. Śmiem twierdzić, że był jednym z tych, których należy winić mniej, bo jako pierwszy w końcu wyskoczył do tego Kalafioriego, a że Kalafiori podał tam, gdzie wcześniej stał Szutalo i że Chorwacja, która wprowadziła dwóch prawych obrońców na boisko z prawej swojej strony, dostała bramkę, no to już jest Josipa trudno w moim odczuciu o to winić. No i Chorwaci pokazali dużo walki. Wydaje mi się też, że jak prowadzili, to dużo czasu naprawdę spoko zarządzali tym swoim zwycięstwem. Często spowalniali ataki, ale też nie w taki sposób, żeby całkiem się wycofać. Ale trzymali piłkę na połowie Włochów i to nie wyglądało to źle. Naprawdę wydaje mi się, że nie jest to spotkanie znowu, tak jak powiem. Za które należy się znęcać nad Chorwatami, Zdęcać to się należy za to, co robili wcześniej w tym turnieju, bo wyjście z tej grupy było jak najbardziej realne. I realne nadal jest, ale trzeba liczyć, między innymi na to, że Anglicy swój najbliższy mecz wygrają przynajmniej trzema, a najlepiej przynajmniej czterema bramkami. A po tym, co widzieliśmy jak do tej pory na tym turnieju no to to jest życzenie ściętej głowy, mówiąc delikatnie. Włosi pokazują, że jest w tej drużynie charakter, Włosi pokazują, że mają donne rumy w formie, czego by nie mówić o tym występie, Włosi pokazują też, że nie są aż tacy silni, jakby to wynikało z tego, jak wyglądali z Albanią, co akurat szokiem nie jest. Wydaje mi się, że ćwierćfinał to jest absolutny max, jeżeli chodzi o obrońców tytułu, ale oczywiście zobaczymy. Natomiast no brakuje jakiegoś takiego skilla w przejmowaniu kontroli nad meczem. Zupełnie tego brakowało w tej fazie grupowej. Poza Albanią, która. Chciała, żeby ten mecz tak wyglądał. Także tutaj. Hiszpanie z kolei pokonali 1 do 0 Albanię. Nie wiem, czy tam były jakiekolwiek nerwy, czy nie. Z tego co słyszałem, to Hiszpania nie dała z siebie wszystkiego. Zarówno jeżeli chodzi o zestawienie nazwisk, które przebywały na boisku, jak i w ogóle zaangażowanie w ten mecz, a i tak wygrali. Także Hiszpanie. Komplet punktów? Nie jest to coś, co byśmy widzieli jak do tej pory na tym turnieju. Sporo bardzo przyjemnej do oglądania piłki i piłki, która też określana jest bramkami, chociaż z Włochami to, że tylko jednego gola strzelili, no to to jest na pewno do jakiegoś tam zastanowienia się, czy nie należałoby coś ze skutecznością zrobić. Nie wiem co, ale jednak. No w każdym razie, zmagania w grupie B zostały zakończone, wtorek przyniesie nam pożegnalny mecz reprezentacji Polski i zrobimy sobie e, z tego spotkania e, live'a, no a poza tym też Dania, Serbia, Anglia, Słowenia, będzie co oglądać. A Chorwatów szkoda. Mimo tego, że ciężko sobie zapracowali na to, żeby odpaść, to i tak szkoda. Ja już jestem tak przyzwyczajony do tego, żeby trzymać za nich kciuki, że... No nie potrafię jakoś się przestawić na tryby... dobrze im tak, albo cokolwiek w tym stylu. No trudno, bywa i tak. Euro, trzeba pamiętać, w ostatnich latach to nie są turnieje, w których Chorwaci radziliby sobie dobrze. Mundiale, to, to, to tak, ale euro... Mm.